Dzień dobry kochani, ja mam na imię Magda, witam Was w naszym zielonym domku i zapraszam Was na chwilę relaksu, porozmawiajmy o roślinach. Dziś chciałam Wam zaproponować, żeby porozmawiać o roślinach, które kojarzą nam się z domu naszych dziadków, naszych babć, z domów naszych rodzinnych, o roślinach retro. Dzisiaj dwie rośliny retro, zapraszam Was serdecznie. Pierwszą rośliną retro, którą chciałam Wam pokazać, jest moja ulubiona roślina z tego okresu. Jest to roślina, którą myślę bardzo wielu z nas pamięta z domów swoich rodzinnych, z domów swoich babć. Pamięta ją nie tylko, że stała gdzieś pewnie w przedpokoju, w wejściu do domu, może w sypialni, ale też pamiętamy, jak mamy i babcie dawały nam listek właśnie geranium, żeby użyć go, kiedy bolało nas ucho. Nie chcę się tutaj skupiać na tych, czy ta terapia jest skuteczna, czy stoi za tym jakakolwiek nauka, natomiast jeżeli chodzi o sentyment do tej rośliny, to we mnie jest ogromny i mam wrażenie, że nie jestem w tym sama. Uwielbiam tą roślinę, bardzo lubię ten zapach. Zapach jest przecudny. Roślina nawet pod wpływem najdrobniejszego dotknięcia liścia zaczyna wyprodukować naturalne olejki eteryczne. Sam olejek eteryczny z geranium również można kupić w formie takiej skoncentrowanej właśnie w buteleczkach, czysty olejek eteryczny. Jest on niesamowicie też pięknie pachnący. Ja uważam tą roślinę za absolutny hit i polecam, żeby ją mieć w swoich domach, ponieważ jak mało która roślina, tak mocno odczuwamy jej obecność. W moim domu stoi ona na parapecie wschodnim. Jest to parapet okna kuchennego. I uwielbiam właśnie to, że kiedy sięgam po różne rzeczy i zdarzy mi się delikatnie trącić jej listki, to w momencie kuchnię wypełnia aromat właśnie geranium. Jest to zapach, który bardzo, bardzo lubię. Lubię również, jeżeli są pachnące w ten sposób kosmetyki. Jeden z takich moich wieloletnich już hitów to jest peeling enzymatyczny od marki Sylveco, który właśnie w swoim składzie zawiera m.in. olejek eteryczny z geranium, także to jest moje coś, co mi sprawia ogromną przyjemność. A ciekawostka jest taka, że ostatnio w jednym centrum handlowym w Gliwicach zobaczyłam, że tam zostały one w donicach posadzone w ogromnej ilości i powiem Wam szczerze, że ostatnio jak tam byłam i oglądałam te donice, to widziałam takiego pana, który również nie mógł się powstrzymać, tak lekko widziałam, trącał te liście, więc mam wrażenie, że przyjemne wspomnienia, jeżeli chodzi o tę konkretną roślinę mam zdecydowanie nie tylko ja i nie tylko roślinomaniacy, którzy chcą tworzyć roślinne dżungle w swoich domach, w swoich mieszkaniach, ale jest to taka sentymentalna podróż do dzieciństwa, a nic do dzieciństwa nie przenosi nas szybciej niż zapachy, więc tutaj w tym momencie jest taki wspaniały okaz sentymentalny. Dajcie znać w komentarzu, czy w Waszych domach było geranium, czy to była roślina Waszej mamy, czy to była roślina Waszej babci. Ta konkretna roślina jest rośliną odsadzoną z rośliny babci mojego męża, więc można powiedzieć taka wspaniała, żywa pamiątka pozostała i niesłychanie się cieszę, że jest w naszym domu. Sprawia mi naprawdę każdego dnia radość i na pewno pobiorę z niej za jakiś czas sadzonki i postaram się stworzyć sobie takie dodatkowe kopie zapasowe, żeby mi tej rośliny na pewno nie zabrakło. Jest to roślina naprawdę prosta w uprawie, nieskomplikowana, naprawdę godna polecenia. Największą jej wadą może być na chwilę obecną słaba dostępność na rynku. Wydaje mi się, że to jest roślina dosyć rzadko spotykana w handlu, tak żeby była dostępna u jakichś dużych ogrodników, nie bywa w marketach, raczej w tych sklepach internetowych roślinnych także się jej nie spotyka, natomiast dość łatwo można te sadzonki gdzieś zdobyć, czy wśród rodziny, czy wśród znajomych, a jeżeli oni nie mają, to na pewno jeżeli poszukać jakichś ogłoszeń od osób prywatnych, od prywatnych kolekcjonerów, to na pewno znajdziecie opcję zakupu, czy to sadzonek ciętych, czy sadzonek ukorzenionych, więc to myślę byłby dobry adres, a na pewno warto tę roślinę w domu mieć, bo nic tak nas właśnie szybko nie transportuje do cudownych czasów naszego dzieciństwa, niż poczucie tego zapachu jeszcze raz i od razu przychodzą wszystkie wspomnienia dla mnie bardzo przyjemne, także mój naprawdę
spory hit, jeżeli chodzi o rośliny retro. Druga roślina, która jest dosyć podobna do poprzedniej, będzie mnie tutaj trochę atakować ten pęd zapewne, ponieważ jest to roślina, która rośnie niesłychanie szybko i zagarnia mnóstwo przestrzeni właśnie swoją zieloną masą. Tak jak tutaj będzie zagarniała sporą część kadru. Jest to Cissus rombolistny w odmianie Elendanica. Wystąpił on już w poprzednim filmie, w którym pokazywałam rośliny o ciekawych kształtach liści. I te pokazano w tym odcinku zdecydowanie oba także wpisują się w ten trend. Natomiast jest to także roślina, która jest popularna od bardzo wielu lat. Ponownie zyskuje na popularności Cissusy. Wiele osób ich poszukuje. Właśnie też między innymi dlatego, że kojarzą im się z czasami dzieciństwa. A cóż daje nam więcej przyjemności niż właśnie w taki sposób gdzieś podróżować w czasie i zbierać okazy, które kojarzymy z okresu, kiedy w naszych domach rodzice nasi kupowali rośliny, co nas otaczało od tych najmłodszych lat. Tutaj w przeciwieństwie do geranium jest to roślina, której ja z mojego domu nie pamiętam. Natomiast słyszałam różne ciekawe historie o właśnie ogromnych cissusach zwieszających się z sufitu, w makramach, w kuchni. Jestem ciekawa, czy to jest roślina, którą wy pamiętacie. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że pomimo tego, że dla mnie ona aż z takim sentymentem się nie łączy, to bardzo, bardzo ją lubię. Jest rośliną tanią, niekłopotliwą, nieproblemową, zarówno łatwo się ukorzenia, jak i łatwa jest dosyć w pielęgnacji. Jedyne, czego w zasadzie wymaga, to żeby raz na jakiś czas odwiedzić ją z konewką, jeżeli chodzi o kwestie podłoża, które preferuje. To też jest raczej niewymagająca. Możemy ją porosadzić zarówno w takim bigosie typowym dla monster, filodendronów, ale świetnie odnajdzie się w podłożu uniwersalnym z dodatkiem perlitu, więc tutaj mamy także bardzo, bardzo dużą opcję, dużo możliwości. Liście, tak jak pokazywałam w poprzednim filmie, są rzeczywiście bardzo ciekawe, jeżeli chodzi o kształt, ale co jest jeszcze w tej roślinie ciekawe? To młode listki, zanim się jeszcze rozwiną, wyglądają jak takie futrzaste kotki, a generalnie całe pędy i łodygi są takiej rdzawo-rudej, futrzastej jakby takiej wiewiórkowym kolorze i właśnie mają taką lekko futrzastą strukturę, więc jest to roślina bardzo ciekawa. Pomimo tego, że zieleń jest taka klasyczna, zielona, trawiasta, roślina ta nie posiada wariegacji, to ma swoje cechy naprawdę bardzo wyjątkowe, ponieważ właśnie zarówno kształt liści jest ciekawy, jak i kolor i faktura na tych ogonkach liściowych. No też jest po prostu przeurocza i ten kontrast właśnie tych rudości i zieleni razem, myślę, robi bardzo, bardzo dobrą robotę. No i rośnie jak szalone, także jeżeli szukacie czegoś, co w krótkim czasie szybko się rozrośnie, nie będzie kaprysić, nie będzie magnesem na robactwo, to myślę, że poszukajcie właśnie Cissusa rombolistnego. To jest zmiana Elendanica, ale czy możecie, jeżeli chcecie, po prostu porozglądać się po tej rodzinie, może Anusz, któryś inny Cissus skradnie Wasze serce. Te wiem, że są dosyć szeroko dostępne, bywają zarówno w marketach, widziałam je też w sieciach sklepowych z meblami IKEA, także na pewno znajdziecie miejsce, gdzie można je kupić i tutaj na pewno nie trzeba będzie posiłkować się prywatnymi kolekcjonerami, chociaż myślę, że od nich zakup sadzonki czy wymiana sadzonki też nie powinna być problemem, bo tak jak mówię, roślina rośnie jak chwast, także odcięcie kawałka, szczególnie z ciut większego niż mój egzemplarz, to zupełnie nie jest żaden kłopot, także dla poszukiwaczy roślin łatwych w obsłudze, bezproblemowych, i jeszcze na dodatek w stylu retro, to polecam właśnie tego Cissusa. Cissus jest naprawdę świetny. Ja Wam, kochani, serdecznie dziękuję, że zaglądacie do naszego zielonego domku. Zapraszam Was ponownie. Pamiętajcie o tym, że możecie subskrybować ten kanał. Pamiętajcie o tym, że możecie wspierać zarówno mnie, jak i ten kanał, subskrybując go, zostawiając łapkę w górę lub komentarz. Ja każdy komentarz Wasz czytam. Niesłychanie za nie dziękuję. A dzisiaj, kochani, życzę Wam wszystkiego zielonego, cudownego dnia i do zobaczenia wkrótce. Pa, pa!